Witam Państwa serdecznie. W naszym studiu Donata Majszak-Popławska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i pani Małgorzata Cincio, kierownik działu świadczeń rodzinnych. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o programie 500+, przyjętym już przez rząd. U nas w Lesznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie odpowiedzialny za jego przeprowadzanie, za wypłatę świadczeń. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy? Jesteśmy na takim etapie, że żeby przyjąć do pracy nowe osoby, które zasilą, pomogą pracownikom i będą pracownikami działu świadczeń rodzinnych, który to dział będzie wypłacał, będzie przeprowadzał nabór wniosków i wypłatę tego świadczenia. Planujemy zatrudnić 3 na razie osoby, a być może jeszcze 4. osobę. Z tego względu musiała nastąpić troszeczkę zmiana taka wewnętrzna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ponieważ te osoby muszą mieć przygotowane stanowiska pracy. Największą naszą bolączką Miejskiego Ośrodka to jest brak miejsca. Dlatego część 3 zespoły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie od 1 marca będą w innym miejscu. Gdzie? Po to asystenci rodzinni będą na ulicy Matejki, zespół do spraw organizacji pozarządowych i zespół do spraw rehabilitacji społecznej będzie tam, gdzie się mieści część wydziałów Urzędu Miasta w Bursie przy ulicy Poniatowskiego. Te 3 działy będą się w przyszłym tygodniu przeprowadzać tam. I dzięki temu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zmieni się układ pokoi, układ działów fizycznego siedzenia pracowników po to, żeby było miejsce dla tych osób, które będą przyjęte do działu świadczeń rodzinnych w związku z poszerzeniem działalności. Czasu jest niewiele tak naprawdę, a rzeczy do zrobienia sporo, bo ci pracownicy też muszą przejść szkolenia, tak? Muszą być najpierw zatrudnieni. Trwa do poniedziałku, do 29 lutego, to jest na BIP-ie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Informacja, wczoraj udostępniliśmy też taką informację przez naszego fanpage'a na Facebooku. Trwa nabór pracowników, do 29 lutego można składać oferty pracy. Po 29 lutym dokonamy weryfikacji tych podań. Osoby zostaną zaproszone na test, ponieważ są to stanowiska urzędnicze i tutaj jesteśmy zobligowani do stosowania odpowiedniej procedury przy naborze. Zostanie wybrana grupa pracowników zaproszonych, kandydatów. Zostaną zaproszeni na test i po tym teście osoby, które najlepiej napiszą ten test, zostaną zaproszone na rozmowę, także tą procedurę musimy zakończyć do 15-20 marca na pewno. I też Rada Miejska musi tak to zatwierdzić też, tak? To w ogóle to, że MOPR się tym będzie zajmował, tak? Tak, Rada Miejska, Pan Prezydent muszą powierzyć to zadanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, bo w innych gminach może być to po prostu w innej strukturze, tak? W Urzędzie Miasta to nie jest tak, że to wynika z ustawy, że tylko ośrodki pomocy społecznej tym się zajmują. Wójt, burmistrz, prezydent jest odpowiedzialny za to zadanie. Dobrze, to teraz już o samym programie, no bo jakie kryteria, jakie warunki trzeba spełnić przede wszystkim, żeby dostać, no bo wiemy, że drugie i kolejne dziecko tak przy pierwszym to kryterium dochodowe. To wszystko tak prosto brzmi, tak, ale wiemy dokładnie, że tak nie jest. Świadczenie 500+ przyznawane będzie na pierwsze dziecko, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł, chyba że jest dziecko niepełnosprawne w rodzinie, kryterium to zwiększa się do 1200 zł. Co to oznacza w ogóle pierwsze dziecko? Pierwsze dziecko jest to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie. Aby uzyskać świadczenie na to dziecko, należy przedłożyć dochody za 2014 rok, jednakże dochody, które już obecnie nie są osiągane, należy te dochody utracić,
jeżeli osoba już obecnie jest w innym zatrudnieniu, należy przedłożyć dochód z obecnego zatrudnienia, zaświadczenie o dochodzie z obecnego zatrudnienia. Czyli musi to być miesiąc, kolejny miesiąc od zatrudnienia, czyli z miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba została zatrudniona. Jeżeli ktoś został zatrudniony na przykład w listopadzie, to dochód zatrudnienia za miesiąc grudzień. A dochody, które osiągnęła dana osoba w roku bazowym 2014, nie 2015, jest to, musi ta osoba nam te dochody udokumentować, że utraciła poprzez przedłożenie PIT-ów 11 z tego zatrudnienia, a także świadectw pracy, bądź przedłożyć, że były to umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Skomplikowane to jest, można powiedzieć, bo o tym tak się nie mówi, tak jak pani mówiła wcześniej, że no wydaje nam się tak, że złożymy wniosek, mówi się, że no na drugie i kolejne dziecko dostajemy, no to wiadomo, że dostaniemy, tak? A tu się może okazać, że nie, tak? Może jeszcze wyjaśnię, w jaki sposób oblicza się dochód. Dochód od dochodu odejmujemy składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zapłacony podatek. Doliczamy też inne dochody nieopodatkowane, takie jak alimenty, stypendium bądź inne dochody, które osoba otrzymuje, to wtedy musimy wszystkie dochody doliczyć. My jest tak w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dzisiaj, że ludzie właśnie przychodzą i pytają właśnie, co, jakie warunki trzeba mnóstwo spełnić. Telefonu jest mnóstwo. I mówię, wiem z doświadczenia, że największym problemem jest, aby zgromadzić dokumenty do uzyskania właśnie w celu przedłużenia obecnego dochodu oraz utracić ten dochód z roku bazowego, ponieważ no nie ma możliwości, że osoba zatai coś o wszystkich zmianach, ponieważ jeżeli teraz nie przedłoży nam odpowiednich dokumentów, w kolejnym okresie zasiłkowym te wszystkie zmiany wychodzą i wtedy skutkuje to czasami nienależnie pobranym świadczeniem. Dlatego stąd jest tak ważne, żebyśmy ustalając prawo do danego świadczenia już mieli przejrzysty obraz, jaka jest obecna sytuacja dochodowa danej rodziny. Mamy wiedzę o tym, ile rodzin, ile dzieci tak naprawdę skorzysta z tego programu w Lesznie? Ile skorzysta, tego nie wiemy, natomiast wiemy, ile mamy dzieci. To jest tutaj, jak pani kierownik mi przekazywała, około 11 tysięcy. Ponad 11 600 dzieci. Ale to są te dzieci do 18 roku uprawnione, no hipotetycznie uprawnione do tego świadczenia, ponieważ to są dzieci od 0 do 18 roku życia. Chciałabym tutaj jeszcze dodać, że świadczenie to 500 plus będzie przyznawane tylko na dzieci do 18 roku życia i świadczenie jest to podzielne w takim przypadku, jeżeli dziecko urodziło się w danym miesiącu, przyznajemy od dnia urodzenia. Tak samo, jeżeli dziecko kończy 18 lat w danym miesiącu, to przyznajemy tylko za ten parę dni danego miesiąca, kiedy do ukończenia 18 roku życia tego dziecka. Jak wyglądamy z terminami, kiedy ten program ma ruszyć, kiedy pierwsze wypłaty? Od 1 kwietnia osoby mogą składać wnioski. Jeżeli te wnioski złożą do 30 czerwca, to dostaną spłatę tego świadczenia od 1 kwietnia. No, spodziewamy się, że niektórym osobom może zależeć na jak najwcześniejszym otrzymaniu tego świadczenia, natomiast no, proszę sobie wyobrazić, tak, jeżeli przewidujemy 5 tysięcy złożonych wniosków, tak, to jest po prostu ogrom. Ogrom, no, sama jakby procedura, tak, przyjęcia i nie wiemy z jakim natężeniem, tak? Spodziewamy się, że najwięcej tych osób będzie w pierwszym okresie bądź na koniec, kiedy 30 czerwca będzie się zbliżał, dlatego że jeżeli ktoś nie złoży do 30 czerwca, a złoży ten wniosek w lipcu, wtedy no już będzie, nie otrzyma tej spłaty od 1 kwietnia. Pani dyrektor powiedziała o tym właśnie, że obawiacie się tego pierwszych dni, tak? No, tak. MOPR jest przygotowany też pod tym względem, żeby, że no, ci ludzie zaczną, można powiedzieć, w cudzysłowie szturmować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Liczymy na wyrozumiałość osób. Jakie warunki są, każdy, kto był w Miejskim Ośrodku, wie. Na tą chwilę no, na pewno no, będzie kolejka, tak? Będzie kolejka. Nie wiem, jak duża będzie ta kolejka, ile to wszystko zależy od tego, ile osób w którym dniu przyjdzie złożyć wniosek. No właśnie, tak? Dla was to też taka jest niewiadoma tak naprawdę. Ogromna niewiadoma, tak. Dlatego ważne jest. Jeszcze dodam tylko, że nie wiem,
czy w godzinach pracy pracowników będziemy w stanie w danym dniu wszystkie osoby przyjąć. Właśnie chciałam też o to zapytać. Tak? No też tak... mamy określoną możliwość, tak? Też pracownicy. Na przykład, oczywiście godziny możemy... wydłużone można pewnie jakoś tam... Tylko, że wtedy trzeba to jakoś rozłożyć, bo też pracownik ma określoną zdolność percepcji, tak? Mhm. I wydolność jego w pracy no jest określona. Jeżeli ktoś 8 godzin będzie przyjmował te wnioski, tak? To proszę sobie wyobrazić. Pokłócał się pewnie też niejednokrotnie, tak? Bo... Musimy być przygotowani na różne sytuacje. Tutaj pani mówiła właśnie, że żeby te wnioski, jeśli ktoś już przyjdzie z tym wnioskiem, żeby one były pełne, tak? Pełne, wypełnione. Wnioski są naprawdę bardzo przejrzyste, zrozumiałe według mnie, ale cały wniosek trzeba szczegółowo przeczytać i dokładnie wypełnić. Nie będzie takiej możliwości, że osoby przyjdą z pustym wnioskiem i będą chciały z pracownikiem na przykład, tak? Albo jakoś też... Tak, ponieważ ze względu na taką ilość osób, która przyjdzie, by to znacznie wydłużyło czas przyjęcia wniosków i nie ma po prostu takiej możliwości. Tak samo, jeżeli będą osoby składały na pierwsze dziecko w związku z kryterium dochodowym, wszystkie dokumenty, które są niezbędne, będziemy wymagać, żeby przynosiły już w kserokopii. Nie będzie też czasu, aby te dokumenty kserować. Jeszcze chciałabym dodać, że jeżeli ktoś będzie składał wniosek na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, wtedy bez wymaganego kryterium dochodowego, ale do wniosku niezbędne będzie dołączenie kserokopii dowodu osobistego i kserokopii aktów urodzenia dzieci. Te akty urodzenia dzieci to mogą być te pierwsze akty, które rodzice otrzymali zaraz po narodzinach dziecka, no chyba, że coś zmieniło się w danych dziecka, no to wtedy jakiś akt zupełny, ale kserokopia tego aktu urodzenia będzie niezbędna w celu potwierdzenia pokrewieństwa, czy to faktycznie jest dziecko danej rodziny. To co istotne też, to pani dyrektor mówiła, że wy macie 3 miesiące tak, na wydanie decyzji, tak? Bo tak. Komuś się może wydawać, tak, składam wniosek 1 kwietnia, nie tutaj wiem, na drugi dzień dostaje, na drugi dzień dostaje pieniądze, tak? Nie. To tak nie działa. Tak nie działa, bo proszę sobie wyobrazić, sama ilość złożonych wniosków, tak? Pracownicy potem muszą to zweryfikować. Oczywiście tutaj planujemy, ten dział tak teraz jest zorganizowany, że część pracowników będzie obsługiwała przyjmowanie i wydawanie osoby, tak, wniosków, też... tak? A pracownicy inni otrzymają te wnioski, będą weryfikować i wydawać decyzje. Jeszcze chciałam do samego wniosku tutaj odnieść się, bo jest rozporządzenie ministra z 19 lutego i tutaj w tym wniosku jest dokładnie, to nie jest taki sam suchy wniosek, bo jest tutaj też instrukcja szczegółowa, także on wydaje się, że jest kilka stron tego wniosku, tak? Natomiast te kilka stron wynika z tego, że tutaj wszystko jest po prostu określone, napisane, tak? Ja wiem, że pewnie składający wnioski nie będą oznacza. Pewnie czytali tego rozporządzenia ministra. Znaczy my na razie prosimy, odwołujemy się, dlatego że naprawdę no nie będziemy mieli czasu, żeby taką ilość wniosków każdemu klientowi zgłaszającemu się, każdej rodzinie, każdej osobie wytłumaczyć, co ma wpisać. Tak? Także tutaj jest naprawdę, no będziemy służyć tak swoją pomocą, tylko że jeżeli pracownik miałby z każdą osobą powiedzieć, co ma gdzie wpisać, jeżeli takich osób przyjdzie, na przykład jednego dnia może być, nie wiem, 50, ponad 50, jest tak? 200 osób, ja planuję, także żeby to 200 osób i więcej po prostu... przyjdzie. No zobaczymy, jakie będą moce przerobowe, bo też przyjęcie każdego wniosku jest też czasowo inne, ponieważ w tym czasie nie będą przyjmowane tylko wnioski na 500+, ale też na inne świadczenia rodzinne, takie jak świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i chciałabym tu jeszcze podkreślić, że absolutnie to nie będzie wymagane, żeby dany klient czytał rozporządzenie, ponieważ jest tak dobrze opracowany sam wniosek, ale ten wniosek należy szczegółowo przeczytać i wypełnić, bo jak już tutaj pani dyrektor wspomniała, jest tam szczegółowo opisane, komu co przysługuje i co należy wypełnić. Skąd ten wniosek bierzemy w takim razie? Wnioski my będziemy wydawać jako organ właściwy, będą dostępne w pokoju numer 9 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Będą też zamieszczone na stronie internetowej naszego ośrodka. Także postaramy się, żeby te wnioski już mieć na koniec marca wydawać, żeby osoby mogły spokojnie pobrać, z tym, że termin dokładnie, kiedy będziemy te wnioski mieli dostępne, jeszcze nie potrafią powiedzieć, ponieważ jeszcze drukarnie nie są przygotowane, aby takie wnioski nam
dostarczyć. Pan minister zapowiadał, że pieniążki już poszły, tak? Poszły już do naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, też już są na koncie? Tak? Czyli nie do samego może tutaj ośrodka, ale przekazane zostały do Urzędu Miasta. I po wczoraj mam taką informację, także na przygotowanie, bo to wiadomo, że są biurka, komputery, szafa na dokumenty, no to co robimy teraz, tak, z reorganizacją ośrodka. Ja właśnie chciałam zapytać właśnie to, że wy będziecie trochę teraz tak rozbici, można powiedzieć, po mieście, to jakoś utrudni waszą pracę, no waszą też jakoś tam, czy mieszkańcy będą mieć przede wszystkim gorzej, tak, no bo do tej pory szli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i tam załatwiali wszystkie sprawy, tak, a teraz no też muszą się orientować w tym, że jednak któreś tam działy są w innych miejscach. Dlatego te trzy działy w innych miejscach, ponieważ myśląc o strukturze ośrodka, zdecydowałam się, że te osoby będą pracować poza miejsce fizycznego wykonywania pracy, będą miały poza ośrodkiem, ponieważ brałam tutaj pod uwagę taki rodzaj pracy, który może być wykonywany poza ośrodkiem. I dlatego jest to zespół do spraw rehabilitacji społecznej, czyli wnioski składane na turnusy rehabilitacyjne, na środki ortopedyczne, na bariery architektoniczne. Stąd osoby z zespołu do spraw organizacji pozarządowych, ponieważ to, ten dział też może fizycznie być poza miejskim ośrodkiem. I asystenci rodziny, którzy oni też akurat pewnie w terenie, tak często? Tak, oni, ich praca głównie polega na bezpośrednim kontakcie z rodziną, no cały czas właściwie, także też niewielka ich praca polega na pracy takiej biurowej, gdzie trzeba coś napisać, ale tutaj myślę, że jest to z korzyścią też dla rodzin, ponieważ asystenci rodziny będą mieli swoje biuro na ulicy Matejki 8, tam gdzie mieści się organizator pieczy zastępczej. A ich praca jest bardzo ściśle związana z organizatorem pieczy zastępczej, z sądem, także blisko czyli jest do sądu, do kuratora, także myślę, że to jest tutaj dobre. I dlatego te trzy zespoły są poza miejskim ośrodkiem, ponieważ ich praca nie jest pracą taką ściśle administracyjną, jak innych działów świadczeń rodzinnych czy funduszu alimentacyjnego, gdzie są wydawane decyzje, gdzie są potrzebne podpisy dyrektora albo zastępcy dyrektora na bieżąco, gdzie jest ilość dokumentów bardzo duża. I to by utrudniało pracę, gdyby te działy były poza miejskim ośrodkiem, bo wtedy trudno sobie wyobrazić, tak, bo właściwie na bieżąco dyrektor czy zastępca dyrektora musi być w kontakcie z kierownikami tych działów i stąd jakby myśląc, jak w ogóle rozmieścić, jak zaplanować tą pracę. Dlatego taka decyzja, że te trzy zespoły będą poza miejskim ośrodkiem, ponieważ one, ich praca nie koliduje tutaj i może być wykonywana. Dobrze, to już na koniec, jakie rady dać tym, którzy będą się właśnie starali o... Chciałabym tutaj podać jeszcze bardzo dobrą informację dla osób, które już pobierają świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne. Te osoby będą składały tylko wniosek prawidłowo wypełniony, bez żadnych dokumentów, ponieważ wszystkie dokumenty w celu przyznania świadczenia wychowawczego my już posiadamy. Także tylko sam wniosek złożą i na tej podstawie będą mieli przyznane na pierwsze i na kolejne dzieci. Ale mówię, te osoby, które obecnie pobierają zasiłek rodzinny. To tak chyba apel też o wyrozumiałość też trochę do tych, którzy będą składać wnioski o 500+. Mówię, będzie na pewno szybko i sprawnie. Pewno tak, będziemy się starali i taki tutaj też to, co chciałam powiedzieć, że na pewno tutaj nie będziemy utrudniać tak osobom, jeżeli... A może się okaże, że strach ma wielkie oczy, może rzeczywiście to wszystko pójdzie sprawnie. Liczę na to, że pójdzie wszystko szybko i sprawnie, ale bardzo dużo jest tutaj dobrej woli po stronie wnioskodawców. Oni muszą przyjść z wypełnionymi wnioskami. Czyli musi być współpraca po prostu. I zrozumienie i wtedy po prostu wszystko osoby bez wymaganych dokumentów, jeżeli będą chciały złożyć wniosek, a będą starały się na pierwsze dziecko, niestety, ale będą z takim wnioskiem odsyłane do uzupełnienia. Także będzie do tego wniosku jeszcze taka instrukcja, wymagane dokumenty,
nie tylko sam wniosek, także na pewno będzie można samemu w domu dokładnie to przeczytać, zgromadzić niezbędne dokumenty, przyjść i jednorazowo załatwić sprawę. To ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Donata Majszek-Popławska i Małgorzata Cimcie były moimi rozmówcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję.